Dzień dobry, witam Was po raz kolejny na moim kanale. W tym materiale dzisiejszym wrócimy do tematu kłódek. Wracam do tego tematu ze względu na to, iż po odcinku kłódki na siłownię jakiś czas temu, który został wrzucony na kanał, sporo pytań padało, a co z kłódkami szyfrowymi. Wiem, że tego również sporo wisi na siłowniach. I chciałem o tym zrobić materiał, ale no nie ukrywam, że nie miałem żadnej z tych kłódek, nie chciałem ich, że tak powiem, iść gdzieś kupować i że tak powiem inwestować w to pieniądze, tylko chciałem, że tak powiem, nabyć je jakoś z rynku wtórnego, czyli albo ktoś mi odda, albo gdzieś tam coś tam znajdę, albo ktoś mi przyśle. I generalnie znalazłem cztery takie kłódki, znaczy znalazłem, no już mam, posiadam, dlatego postanowiłem o nich zrobić materiał. Myślę, że temat się będzie podobał, bo kłódki na siłownię, do szafek znaczy się na siłownię, to jest często przerabiany temat i bezpieczeństwo jest liche, że tak powiem, ale najlepiej to zobaczyć na własne oczy. No, jeśli nie oglądaliście tamtego materiału o kłódkach na siłownię, zachęcam go obejrzeć jeszcze raz. Tam były z kluczykiem takie małe kłódeczki, ile są warte. A teraz spróbujemy ugryźć temat kłódek szyfrowych. Kłódki szyfrowe, które posiadam, to są czterodyskowe, trzydyskowe już kilka razy miałem gdzieś kiedyś, są banalnie proste do otwarcia, więc żeby, że tak powiem, trochę sobie podnieść poprzeczkę, czterodyskowe wziąłem, gdzieś tam próbowałem zdobyć, w tym jedną taką tarczową, okrągłą, ale myślę, że to w ogóle, a zresztą zobaczycie. No i co? Myślę, że temat będzie się podobał, zostańcie ze mną, zapraszam do dalszej części filmu. Hej. No dobra, bierzmy się za robotę, bo nie wiem ile się zejdzie. Cztery różne kłódki, różne firmy, Hardhead ta się nazywa. Nazwa dosyć groźna, czterodyskowe. No i jak się otwiera kłódki szyfrowe? W zasadzie patent jest, znaczy kilka jest patentów, ale najczęściej zaczyna się od tego. Czyli lekko ciągniemy za kabłąk cały i tutaj kręcimy tymi dyskami. Jeśli skoczy w odpowiednie miejsce, to powinno się albo zablokować, albo przeskoczyć, no będzie, powinno na tych dyskach od razu być widać, albo mniejszy luz, albo większy luz, to od razu widać, że coś jest nie tak, trzeba tylko po prostu z wyczuciem to wszystko robić i powinno być wszystko ok. Chociaż tutaj, kurde, za bardzo się, o, tu się może raz zablokowało. Idzie w koło, to za bardzo nie chce wskoczyć. Ale jest jeszcze drugi patent. Jak nie chce tak skoczyć, to ściskamy kłódkę w drugą stronę, bo czasami producent przewidział, że właśnie jak będzie ktoś ciągnął za kabłąk, żeby nie było tych luzów, no ale w drugą stronę nie zawsze przewidział. Więc trzeba ścisnąć teraz i próbować w drugą stronę. Tu jest na jedynce, jest dziwnie. O, tu też. No, tutaj. O, chociaż chyba poszła. O, jest. Okej, okay. Pierwszą mamy ogarniętą. Kłódka numer 2, Gerda, mała taka, ale też już trochę sprawdzałem ją i powiem szczerze, również te dyski w ogóle się nie blokują. Więc trochę mnie to, chociaż tak jakby tu od dolnego skakiwało najpierw. Nie wiem, zobaczymy, bo to tak jakby, o! No, on zostawił. Ach, już trochę palec boli. No ale nic, czego to się nie robi dla was.
Dobra, i teraz lecimy z następnym dyskiem. No to może nie być wcale tak łatwo, bo te dyski są takie... Niestety, szukamy dalej, ale tak te dyski mi się podobają, bo stoją. A tu jeszcze coś jest nie tak. Jest. Poszło. No, tu już było trochę trudniej. To trzeba przyznać, że tutaj już są trochę takie zabezpieczenia na tych dyskach, że nawet jak się ciągnie, to tak nie czuć. Znaczy, to też jest wyczuwane, kiedy skakują, ale nie ma takiej chamskiej blokady, że od razu wiadomo, że wskoczyło w swoje miejsce. Ale no też jakieś skomplikowane to nie było. Okej, jedziemy. Kłódka numer 3. Kłódka Yale. Wygląda najporządniej. I wydaje mi się, że z nią będzie najwięcej problemu. Wcześniej sobie ją tak trochę przeglądałem. Może pokażę, tutaj jest taki otwór, przez który jak się zaświeci, po części widać te dyski. I szczerze powiedziawszy, postaram się je ustawić tak, żeby z tej strony w rzędzie ustawić te wszystkie szpary w dyskach i później postaram się przerzucić 180 stopni na drugą stronę, ponieważ cała blokada kłódki jest, znajduje się z drugiej strony i teoretycznie powinno się to wszystko otworzyć, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. Bo gadać to można dużo, ale trzeba jeszcze to zrobić, otworzyć jakoś. Więc... biorę się za robotę. Szukam teraz tych... No, zaraz sprawdzimy. Tak, czyli drucik mi wchodzi poniżej czwartego dysku, więc dyski są ustawione z tej strony teraz, więc wystarczy spojrzeć na kod 8943 i przerzucić to dokładnie na drugą stronę. 8, 9, 4 i 3. 8, 9 i kłódka powinna być otwarta, ale nie jest, więc ząk. 8, 9, 4, 2 ustawiłem, przepraszam. Nie, ale też nie działa. Czyli pomyłka. No i co? No i to w takim razie... Ale moment, bo jeśli tu jest ustawione równo... O, to tak jest. Nie, no też nie działa. No dobra, no to co? No to po staremu trzeba lecieć. Naciągamy, tylko już wezmę drugą stronę, bo już mnie te palce bolą od naciągania. Naciągamy po prostu i lecimy, tak? Po staremu. Tu nic nie czuć, to od dołu zaczynamy. Od dołu najczęściej jest tak, że można coś wyczuć.
I powinna być zaraz kłódka otwarta. No coś kurde nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Lecimy dalej. No, szczerze powiedziawszy, tak nie tak czułem, że tak kłódka będzie, że tak powiem, najbardziej opór stawiała. No, ale już czuję, że trochę się ruszyło, czyli na... O, znów mi kawałek wyskoczyło. Myślałem, że już otwarte, ale jeszcze nie. Ale już jestem pewnie blisko gdzieś otwarcie. No, o, jest, poszło. No poszło, nie poszło tym moim sposobem wcześniejszym, którym byłem no przekonany, że tak pójdzie, że jak ustawię z tej strony po prostu te dyski, to wystarczy, że obrócę 180 stopni i się otworzy. Nie poszło, zaskoczyła mnie trochę, ale poszło i tak. No ale generalnie póki co najlepsza z tych trzech, aczkolwiek ta Gerda też nie jest zła. No i ta ostatnia dyskowa tutaj jest na tyle... Znaczy też szyfrowa taka z pokrętłem, tu jest na tyle sprawa skomplikowana, że przy naciągnięciu blokuje się po prostu co kilka podziałek cała tarcza i nie jestem w stanie tego zwytrychować. Więc teoretycznie fajne rozwiązanie, ale jest, już zauważyłem jeden błąd, tu i tu jest duża szpara. Więc wystarczy, tylko trzeba ustalić jeszcze z której strony jest to ten zatrzask. O, z tej to na pewno nie, bo za lekko weszło. Chociaż, a moment, jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo może to się takie... Nie, niestety, to nie jest aż tak prosto, jakby się wydawało. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony. O, tu z tej strony już czuję, że jest. Nie lubię tymi blaszkami otwierać, wolę takim... cienkim tym, bo... Te blaszki, kiedyś mi się jedna złamała, to sobie prawie palucha uciąłem. One są cienkie i takie... ostre, że szlak... O, jest. A nie, niestety. Niestety false start. Teraz powinna pójść. A, też nie. Czyli nie jest to takie... Myślałem, że pójdzie to prosto. Pogiąłem już trochę sobie... Ale to jest jedyny... No kurde. Przecież to wchodzi do środka. No widzę to tam. Powinno dać się wcisnąć. O kurde. Już mnie trochę palce bolą od tego naciągania. No ale już otworzę tą ostatnią. Jak już się... O, pójdzie. O, poszło. No dobra, otwarta. Słuchajcie, no cztery kółeczki. Różnego rodzaju, różnych firm. Wszystkie otwarte. Jak się podobał film, proszę o subskrypcję. Dzwoneczek, wiecie jak to działa. Obserwujcie mnie, to mi pomaga. I przede wszystkim angażować się w to. I jakieś nowe pomysły wtedy przychodzą do głowy. No i co? I chyba tyle. Wyciągajcie sobie z tych materiałów wnioski, zobaczcie jak to wygląda.
czy coś warta jest ta kłódka, czy nie, to już odpowiedzcie sobie sami. Ja osobiście tą najbardziej bym polecał, bo ta w sumie jest najtrudniejsza do otwarcia. Chociaż ta Gerda też nie jest zła. To tyle. Trzymajcie się, na razie, pa.